Witam wszystkich zebranych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj będę mówić o znakach czasu. Interesuje nas, podobnie jak uczniów Jezusa, kwestia czasu paruzji. Mateusza 24, werset 1-3. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, zbliżyli się do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Lecz On rzekł do nich: widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. Biblia charakteryzuje epokę przyjścia Pańskiego przy pomocy pewnych znaków. Mateusza, rozdział 24, werset 32-33. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwiach. Występują znaki w przyrodzie. Jest to pierwsza grupa znaków. Nasilenie klęsk żywiołowych nastąpi. Łukasz, rozdział 21, werset 11, 25 i 26. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 25, 26. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Apokalipsa, rozdział 16, werset 18, 20-21. I nastąpiły błyskawice i głosy i grzmoty i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. I pierzchła każda wyspa i gór już nie znaleziono, i grad ogromny o wadze jakby talentu spadł na niebo, z nieba na ludzi, a ludzie Bogu bliźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Jeremiasz, rozdział 25, 32. Jeremiasz, rozdział 25, werset 32. Tak mówi Jahwe zastępów. Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi. Było wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie w roku 1755. Wielkie znaki na niebie. Apokalipsa, rozdział 6, werset 12-14. Apokalipsa, rozdział 6, werset 12-14. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobne jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, która się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. Częściowo wypełniło się to w zaćmieniu słońca i księżyca w roku 1780 i spadanie meteorytów w roku 1833 w Ameryce. Mateusz,
rozdział 24, werset 39. Mateusza, rozdział 24, werset 39. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Całkowicie wypełni się to przy końcu świata. 2 Piotra, rozdział 3, werset 10. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na nich zostają znalezione. To wszystko wypełni się przy końcu świata. Znaki, druga grupa znaków to znaki wśród ludzi. To są zawieruchy wojenne i walka o pokój. Łukasz, rozdział 21, werset 9-10. Łukasz, rozdział 21, werset 9-10. I nie troszczcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 1 Tesaloniczan, rozdział 5, werset 3. 1 Tesaloniczan, rozdział 5, werset 3. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Joel, rozdział 4, werset 4-5. I wy, Tyrze i Sydonie, cóż macie przeciwko mnie? I wy, wszystkie okręgi filistyńskie, czy wy macie na mnie coś do pomszczenia? Jeżeli mi taką pomstę czynicie, bardzo prędko i ja waszą zemstę obrócę wam na głowę. Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty moje zanieśliście do swoich świątyń. Michała, rozdział 4, werset 1-3. Stanie się na końcu czasów, będzie ustanowiona góra domu Jahwe, a utwierdzona na wierzchu gór, a wyszczeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą, chodźcie, wstąpimy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Jahwe z Jeruzalem. Będzie rozjemcą między licznymi ludami, i wyda wyroki na narody potężne, odległe, przekują miecze swe na lemierze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, ani się więcej sposobić nie będzie do wojny. Zaostrzenie będzie walk klasowych, walk między kapitałem i pracą. Jakuba, rozdział 5, werset 1-8. A teraz wy bogacze, zapatrzcie wśród narzekań na utrapienie, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam. I toczyć będzie ciała wasze niby ogień, zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych,
którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztroską na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serce wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego, nie stawia wam oporu. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest bliskie. Wielki upadek moralny będzie pod koniec świata. Mateusza, rozdział 24, werset 12. A ponieważ zmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Drugi Tymoteusz 3:1-5. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stron. W ostatnich czasach będzie wielki rozwój nauki i techniki. Daniela, rozdział 12, werset 4. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. Michałasz, rozdział 7, werset 13. Lecz ziemia będzie na spustoszenie z powodów jej mieszkańców, przez owoc ich postępów. Łukasz 21, werset 26. Łukasz, rozdział 21, werset 26. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wzruszone. Trzecią grupą znaków to znaki w świecie religijnym. Będzie obojętność i formalizm teologiczny. Drugi Piotra, rozdział 3, werset 3-9. To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządów i będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy je tego pragną, że nie było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przed nią ówczesny świat zaginął, wodą zatopiony. A to samo Słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane od ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie i tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zagubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Drugi Tymoteusza, rozdział 3, werset 5.
i 13. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od tych stroń. 13. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, i błądząc, innych w błąd wprowadzając. 2 Tymoteusza, rozdział 4, werset 3 i 4. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbą, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Chociażby przykład New Age. Znakiem następnym jest ogólnoświatowa ewangelizacja. Mateusza 24, werset 14. A na całej ziemi, ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy będzie koniec. Nastąpi postęp trójanielskiego poselstwa. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6 do 12. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Woła on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w świat mówiąc: upadł wielki Babilon, co winien zapalczywości swego nierządu napoi wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przeszedł wśród za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze jej znamie na czoło swe lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów, wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się znosi i nie mając spoczynku we dnie i w nocy, czciciele bestii jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. Tu się okazuje wytrwały świętych, tych, którzy szczegą przykazań Bożych. Apokalipsa, rozdział 18, werset 1 do 5. Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, a królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. I usłyszałem inny głos nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na ich zbrodnie. Podsumowanie. Chodzi o właściwe odczytywanie znaków czasu. Mateusza 24, werset 32-33. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo, gdy jego gałązka staje się soczystą i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Werset 37-39.
A tak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Łukasz 21, werset 28-31. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I 31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ostrzeżenie. Łukasz, rozdział 25, rozdział 21, werset 34-36. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak poczask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Trzeba się przygotować na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Proszę Cię, Boże Jahwe, przez Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy dostrzegali znaki czasu spełniające się na naszych oczach, abyśmy właściwie interpretowali i solidnie przygotowali się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Apokalipsa 14:7. Apokalipsa, rozdział 14, werset 7. Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Dziękuję. Niech was błogosławi Bóg Ojciec. Amen.